Hej, a ty co tu robisz? Nie zgubiłeś się przypadkiem? Podsunął mi pomysł na kilka opowieści. Chcesz posłuchać? Tak! Postanowiłem, że nazwę te bajeczki opowieściami Jerzy. Świat jest wielki i pełen obietnic dla tych, którzy otworzą swoje serce przed nieznanym. Tato! Co tam? Opowiesz mi bajkę o Jerzu? Wybacz, dzisiaj nie dam rady. To fabryka taty? Tata stracił pracę? Dlatego jest smutny. Wiesz, co powiedzieli moi rodzice? Dyrektor fabryki jest w więzieniu. Ukradł pieniądze z kasy. Ale to niesprawiedliwe. Nie bądź smutna. Życie jest takie piękne. Słońce śpiewa, ptaszki świecą. Albo na odwrót. Policja nie może znaleźć skradzionej forsy. Gdzieś tam może być ukryty skarb. Już wiem. Coś tu jest? Szukaj! O tym nie wspomniałaś. Nie panikuj. Mam plan. Znajdziemy forsę i oddamy naszym rodzicom. Wtedy skończą się problemy. Gdzie Nina? W domu jej nie ma. Chcę go uratować i nikt mnie przed tym nie powstrzyma. Miau! Zaczekaj! Nigdy nie będziesz za duża na opowieści. Jutro będzie lepiej, jestem pewna. Nina, uciekaj już!